Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Karol Lewandowski, pracuję w firmie Samsung. Pracuję nad Tizenem, a właściwie wolałbym mówić, że nad GNU Linuxem w ramach projektu Tizen. W swojej prezentacji postaram się przybliżyć trochę, czym jest Tizen, dlaczego jest taki, jaki jest, skąd biorą się pewne rzeczy, dlaczego ciągle nie ma telefonu z Tizenem. Myślę, że po omówieniu będzie to w miarę jasne. Skupię się też na paru problemach technicznych, które staraliśmy się rozwiązać w pracy. I też parę słów tytułem podsumowania. Wstęp, mój cel, tak jak powiedziałem, przybliżenie tego, co robiliśmy, tego, co staraliśmy się zrobić, żeby system był bardziej przyjazny i przede wszystkim, żeby był taki jak inne dystrybucje GNU Linuxa, bo z mojej perspektywy tym jest właśnie Tizen. Jest to dystrybucja GNU Linuxa. Wiele komponentów jest standardowych. Jądro, narzędzia, parę takich komponentów, które zwykle użytkownicy nie wybierają. Enlightenment zamiast Gnoma, może Wayland zamiast Xorgu, ale jest w dużej mierze standardowe. To, co jest niestandardowe, to pewne rozszerzenia, które są dla specyficznych produktów, związane chociażby z telefonią, zarządzaniem kartami, SMS-ami, MMS-ami. O tym nie będę mówił. To jest na Tizen.org, jeśli ktoś jest ciekawy. Są repozytory gitowe, można zerknąć. Tizen to też inny niż standardowo GNU Linux sposób na dystrybucję oprogramowania. Przede wszystkim JavaScript jako podstawowy sposób na pisanie programów, aplikacji. W miarę standardowe W3C, API i gdzieniegdzie specyficzne dla Tizena. Też odziedziczone z BADY, API w C++, jednak raczej niepolecane. Dystrybucja aplikacji Tizen Store, czyli coś, co ma store w nazwie, więc wiadomo, że jest dobre i że się sprzeda. O tym też nie będę mówił. Budowanie dystrybucji Linuxa to nie to. Dystrybucja to system GNU Linux z pakietami RPM i na tym się skupię w tej prezentacji. Parę słów o historii, skąd przechodzimy. W sieci jest taki bardzo skomplikowany obrazek, który pokazuje, jak skomplikowane są relacje, jak wiele firm próbowało podjąć temat mobilnego Linuxa, czy Linuxa na systemach budowanych. Po lewej stronie jest Migo i mogę powiedzieć, że Migo z Tizenem nie ma za dużo wspólnego, szczególnie jeśli chodzi o kod. Ja się skupię na tej części, o której wiem więcej, na to, na którą pracowałem, czyli o drodze z systemu SLP do czegoś, co zostało wydane już rok temu ponad, Tizen 1.0. Czym był SLP? Dystrybucja GNU Linuxa firmy Samsung. Tak jak kiedyś wiele firm eksperymentowało z Firefoxem, wszyscy czy z Mozillą jeszcze ze starych czasów, takich wiele firm próbowało stworzyć swoją dystrybucję GNU Linuxa. Samsung nie był w tym względzie inny i SLP zaczyna jako system budowany. Co to znaczy? Definicji jest wiele. Przede wszystkim jest to system, który ma jedną dobrze zdefiniowaną funkcję. Jest jedno z takich podstawowych założeń, ale też jest bezpośrednio związany z produktem, który udostępniamy. A niestety z produktem w realnym świecie wiąże się data wydania, sprzedaż telefonu miesiąc przed konkurencją może znacząco zmienić sytuację firmy i daty nie zawsze są realizowalne i z tym wiążą się pewne konsekwencje, które nie zawsze są fajne w inżynierii oprogramowania. Mamy często system, który jest optymalizowany przez, powiedzmy, dodanie slipa w odpowiednim miejscu. Nierzadko
takie zagadnienie jak kontrola dostępu nie jest traktowane priorytetowo. Jest to coś, co nam czasami wręcz przeszkadza. I przykłady tego myślę, że wielu z Was kojarzy. System jest też bardzo okrojony. System budowany z definicji nie jest to orkestracja, nie jest to coś, na czym instalujemy, nie wiem, i Maxa, i Xterma. Zamknięty, niewygodny dla programistów w konsekwencji, co też ogranicza jego rozwój. I rozwiązania tymczasowe się mnożą. Jeśli coś trzeba zrobić na szybko, to niestety jest to powszechna praktyka. W 2010 roku system wyglądał tak. Mieliśmy takie narzędzie Scratchbox do kompilacji oprogramowania na inną platformę. Kompilacja skrośna, czyli z jednej architektury na inną. Mieliśmy do uruchomienia systemu Inita z BusyBoxa. Bardzo proste rozwiązanie. Wszystko działało jako root i mieliśmy deby. System był w miarę podobny do Debiana, do dystrybucji oprogramowania systemowego. Oryginalnie też w założeniach był to telefon. To był tylko ten smartfon mityczny z Tizenem dzisiaj, wtedy mityczny telefon z SLP. Ale wszystko z tego się zmieniło. Nic dzisiaj z tego już nie jest prawdą. Zmieniły się aspiracje. Nie chcemy już jako firma robić systemu na telefony, gdzie króluje Android. Chcemy mieć swój system, który jest systemem w miarę uniwersalnym. Chcemy mieć telefony. Wielu z nas ma telefon z Androidem. Niektórzy mają takie 30 czy 10. Chcielibyśmy tam mieć Tizena. Chcielibyśmy mieć też Tizena na telewizora. Jest to bardzo duży rynek. I systemy operacyjne, które są na telewizory, są powiedzmy średnie. Rozwija się tam też Android, ale nie jest to rozwiązanie, które technicznie też jest dla nas interesujące. Wiele innych rozwiązań, jak aparaty fotograficzne, czy systemy infotainment w samochodach, szczególnie tych droższych, też są w założeniach. To jest nowa aspiracja. To jest coś uniwersalnego, otwartego dla nas, ale też dla tego, kto chce. Współpracujemy z firmą Intel. My robimy część rzeczy, oni robią część rzeczy. My rozwijamy raczej profil związany z tabletami, telefonami, telewizją. Oni głównie z systemami infotainment, jak chociażby w samochodach. A ponieważ zmieniło się główne założenie, to wiele z tych grzechów czy długów technicznych, o których zaciągniętego długu technicznego, o którym powiedziałem, związane z tym, że na początku założenia były inne, trzeba było po prostu naprawić. I pierwszym zagadnieniem, którym się zajęliśmy, czy ja się zajęłem, przechodząc do firmy, była budowa oprogramowania. Tak jak wspomniałem, mieliśmy coś, co nazywa się Scratchbox. Jest to system, który niejako skleja dwa różne systemy. System na naszą docelową architekturę, w naszym przypadku na ARMA, z systemem, w którym mamy narzędzia, kompilatory, systemem natywnym na nasz komputer. I w tym systemie jest iluzja tego, że jest to system docelowy. Logujemy się do takiego środowiska change rootem, uruchamiamy kompilator, piszemy GCC, gcc.a.c i dostajemy binarkę, plik binarny na architekturę ARM. Jest to przecież oczyste. Wiele ciepłych słów można o Scratchboxie powiedzieć, ale wolałbym się ograniczyć do tego, że działał. Jak już się go skonfigurowało, to działał. Ale niestety miał szereg wad. I wady były bardzo poważne. Przede wszystkim utrzymanie tego systemu było koszmarnie czasochłonne. Narzędzia, takie jak kompilator i linker, były dostarczane sobą. Ich uaktualnienie było bardzo czasochłonne i problematyczne. W przypadku cross-kompilatorów było w miarę prosto, ale w przypadku języków interpretowanych, Perla, Pythona, aby ich narzędzi był bardzo skomplikowany.
Kolejna rzecz, instalacja była dla wszystkich, musiał to zrobić administrator. Mieliśmy też ten problem, że środowisko, które dostarczał Scratchbox, było czymś obok. Programista miał swój system, musiał się zalogować do Scratchboxa, tam nie było zupełnie nic, nie działało zupełnie nic, nie było nawet home'a, jak ktoś miał prawo administratora, to zrobić manifolda, ale na maszynach tak, w maszynach tak nie było, było niewygodne, było po prostu dla programistów niewygodne. I kolejny problem, często pracowaliśmy nad wieloma projektami, powiedzmy, kompilowaliśmy i testowaliśmy na telefon, ale też na telewizor. Były różne wersje systemu, różne wersje bibliotek, potrzebowaliśmy dwa środowiska. Starając Scratchboxie za bardzo zrealizować się tego nie da. Jest jeden użytkownik, ma jedno środowisko budowania, trzeba je zniszczyć czy stworzyć od nowa, jeśli chcemy zrobić coś innego. Więc było to dla nas bardzo problematyczne. W założeniu chcieliśmy mieć coś takiego. Przede wszystkim budujemy dystrybucję Linuxa. Chcemy mieć możliwość budowania projektów niezmodyfikowanych, używających najróżniejszych systemów, AutoConfa, AutoMake'a, CMake'a, innych. Nie chcemy ich integrować, nie chcemy na to poświęcać czasu. Dystrybucje robią świetną robotę. Robiąc to, chcemy z tego skorzystać i zająć się interesującymi problemami. Chcieliśmy też, żeby dla programistów to środowisko było wygodne. Żeby nie było tak, że jeśli programista potrzebuje jakiegoś narzędzia i potrzebuje szybkiego tego narzędzia, to musi poświęcać na to specjalnie czas, bo to nie wiem, C-Hasha albo jakiś program do analizy kodu. Chcieliśmy, żeby było łatwe użycie tego, no i oczywiste powtarzalne wyniki budowania. Na każdej maszynie miało działać tak samo. Fajnie by było mieć możliwość posiadania tych różnych środowisk do różnych projektów. Nie było to krytyczne, ale było bardzo fajne. Też chcieliśmy, żeby można było to zrobić, stworzyć cały system bez specjalnych praw. Rozważyliśmy parę alternatyw. Przyjrzeliśmy się istniejącym rozwiązaniem. Natywna kompilacja w naszym wypadku odpada, wystarczy powiedzieć WebKit, ktokolwiek kompilował, chyba wie dlaczego. Potrafi kompilować się czy linkować przez parę ładnych godzin na maszynie x86. Odpada. Android bardzo modyfikuje komponenty, które przede wszystkim integruje, system jest modularny. Android to jeden wielki make, czy zestaw makefile, gdzie wykonujemy coś jak BSD makework, budujemy cały system, dostajemy obraz, wrzucamy na telefon. Mamy pakiety, jest to fajniejsze rozwiązanie, jest modularne, nie chcemy czegoś takiego. Byłby to dla nas krok wstecz. W Debianie Ubuntu od dawna rozwijała się koncepcja multi-archa, czyli możliwości zainstalowania w naszym systemie bibliotek z różnych architektur w sposób bardzo czytelny, przejrzysty. I chcieliśmy tego rozwiązania użyć bardzo. Sami używamy Debiana na co dzień. Niestety wtedy rozwiązanie było nie gotowe. Próbowaliśmy go użyć, niestety polegliśmy. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie. Ale było też ktoś autorów samego Scratchboxa, Scratchbox w wersji drugiej, który został całkowicie przeprojektowany i zrobiony z uwzględnieniem tych problemów, wiedzy o problemach, które Scratchbox pierwszy stwarzał. Przede wszystkim Scratchbox drugi, technicznie to biblioteka, która jest ładowana za pomocą mechanizmu LDAP Reload, pozwalającego na zastąpienie wywołań systemowych, takich jak Open. Możemy załadować bibliotekę do przestrzeni procesu i podmienić dowolny symbol. Możemy podmienić symbol Open i powiedzieć, że jeśli odwołujesz się do tego pliku czy do tej ścieżki, to zamień to na coś zupełnie innego. I to robi Scratchbox drugi. Reguły są dostarczane w języku Lua. Można tam robić całkiem skomplikowane konstrukcje, jeśli ktoś potrzebuje. Nie jest to wymagane.
też prawa administratora nie są do niczego potrzebne. Jeden minus, skomplikowana konfiguracja. System jest złożony dosyć. I ten jeden problem staraliśmy się zaadresować w Samsungu. Stworzyliśmy taki mały wrapper, SBS, coś o wielu nazwach, SLP, Samsung System. Coś, co tworzyło nam środowisko kompletne, to z narzędziami, które mieliśmy kompilatory, to z naszym systemem docelowym, z systemami docelowymi. Całą konfigurację dostarczyliśmy, żeby dla programisty było to bardzo wygodne. W praktyce działa to tak, że za pomocą debootstrapa, narzędzia debianowego, instalowaliśmy kompletną dystrybucję Debiana. Tak samo instalowaliśmy system nasz SLP. I mówiąc już o tym, mogę powiedzieć, że został rozwiązany problem aktualizacji oprogramowania, ponieważ były to kompletne systemy. Jeśli ktokolwiek potrzebował jakichś nowych narzędzi, po prostu logował się do Debiana za pomocą takiego change roota implementowanego w Sketchboxie, robił apt-get install coś. To działało. To działało świetnie. Sam przykład użycia, czy jak Sketchbox działa, powiedzmy, że uruchamiamy kompilator, ponieważ mamy tą bibliotekę, która podmienia nam ścieżki, to zamiast przejścia do wywołania bezpośrednio do systemu plików, jest ono konsultowane z regułami, które mówią w tym przypadku, próbujesz otworzyć coś pod ścieżką bin, bierzemy stąd. Jeżeli już kompilator próbuje znaleźć jakąś bibliotekę, a biblioteki też są dobrze znane w miejscu, znaczy, bierzemy to z zupełnie innej ścieżki. To było rozwiązanie, które było w SLP. To się zmieniło, było to rozwiązanie przejściowe. My targetowaliśmy, czy próbowaliśmy zaadresować problemy deweloperów, ale wraz z wzrostem systemu i połączeniem z Intelem potrzebne było coś, co adresuje inne problemy, problemy grupy SC. Został wprowadzony system OBS, Open SUSE Build System, który pozwala na bardzo wygodne zarządzanie dużą ilością projektów. Działa na trochę innej zasadzie, a mianowicie bardzo mocno opiera się na tym, że GUNO działa. Instalowany jest system natywny, targetowy i tylko wybrane, spreparowane specjalnie paczki, tak jak rozkompilator, instalowane są do tego środowiska. Aby też poprawić problem z jakością kodu i rozwiązaniami tymczasowymi, mamy Gerita, także nie da się już u nas powiedzmy rzucać plików binarnych do repo, tak jak jeszcze niedawno miało to miejsce. Następny problem, uruchamianie systemu było co najmniej proste. Mieliśmy inita z BizBoxa, który nie obsługuje nowej koncepcji fundamentally, poziomu uruchamiania, chociaż były wykorzystywane w systemie. Były zaimplementowane ręcznie. W skrypcie. Mieliśmy plik sysinit, który robił zupełnie wszystko. Od montowania podstawowych systemów plików do tworzenia cache'a czy streamera. Było to do poprawy. Skrypty serwisów, jak już były, to były od bardzo prostych, takich uruchom coś zapomnij, do takich, które miały setki, tysiące linii i nie były zbyt zarządzalne. Sama synchronizacja z zarządzaniem słów też była zupełnie ręczna. Największy problem, jaki z tym był, to to, że system nie był deterministyczny. System ten uruchomiony, powiedzmy, na trochę szybszym sprzęcie nie zawsze działał, nie zawsze stało. W 98% stało. W 98 przypadkach na 100. Nie zawsze. Chcieliśmy coś lepszego. Ja osobiście zajmowałem się tym problemem i postarałem się zrobić trochę pracy analitycznej, a mianowicie zastanawiałem się, co tak naprawdę w systemie mamy, jakiego typu usługi. Z tego, co zauważyłem, mieliśmy
trochę programów realizujących interfejs użytkownika u nas w EFL-u, home screen, ikonki. Mieliśmy bardzo dużo usług klient-serwer i w naszym przypadku główną metodą komunikacji międzyprocesowej był Kniast MX, tego było najwięcej. Było trochę D-Busa, było trochę Unixowego IPC, był też Vicon, czyli system konfiguracji. Teoretycznie specyficzny dla nas, tak naprawdę jest to inna wersja systemu Elektra, gdzie konkretna jeden klucz jest w pliku, możemy go sobie po prostu odczytać, jeden klucz, jedna wartość, bardzo prosty system. Nie wiem, z jakiego powodu został wprowadzony, ale jest. I było dużo programów, które pełniły rolę takich demonów, które upewniały się, że system działa tak, jak chcieliśmy, żeby działał. Czyli powiedzmy Menodemon, który sprawdzał, czy proces faktycznie graficzny wyświetlający nasz home screen ciągle żyje. Po prostu restartem. Było takich procesów całkiem sporo. Chcieliśmy zaadresować te wszystkie problemy. Konkurencja czy rozwiązania, jakie wtedy widzieliśmy. Sysinit razem z rozwiązaniami znanymi z Debiana do automatycznego zrównoległania uruchamiania za pomocą tagów LSD. Wydało się nam, że nie dają zbyt dużo. Przede wszystkim tak wszystko trzeba przepisać na szatskrypty, co nie jest czymś, czego chcieliśmy się podjąć. Był Upstart. O Upstarcie nie wiem wiele. Bazuje na eventach. W przypadku zajścia jakiegoś zdarzenia jest reakcja. Rozwiązanie niezłe, ale było System D. System D, kiedy jeszcze było małe, w wersji 25 miało szereg zalet, które dla nas były bardzo kuszące. Przede wszystkim opis systemu był deklaratywny. A co się wiązało z tym? Można było dobrze zdefiniować, co system robi, jak ma działać. Nie było żadnego miejsca na to, na niepewność, że coś uruchomi się po czymś. Było to bardzo dobrze opisane. Uruchamianie usług na żądanie. W związku z tym, że mieliśmy dużo usług klient-serwer, bardzo atrakcyjna dla nas funkcjonalność, uproszczenie zależności wiąże się z powyższym. Nie musimy specyfikować zależności, które są zapewnione automatycznie. I też przez to, że system jest deklaratywny, uruchamianie usług równolegle wystarczane jako gratis i funkcjonalność System the User, o której powiem w ostatnim punkcie, też przewożyła na to, że wybraliśmy to rozwiązanie. Więc wdrożyliśmy to rozwiązanie, właściwie wdrożyliśmy je parę razy. Koledzy z Intela tutaj bardzo mocno pomogli. I główną konsekwencją wdrożenia było właśnie to. Nie było wielkich zmian. Nowe dziecko Lenarta nie spełniło naszych oczekiwań. Pytanie było dlaczego. Próbowaliśmy różnych narzędzi, żeby się dowiedzieć od tych prostych do tych trochę bardziej skomplikowanych. Zerkaliśmy do kernela, czy może tam jest problem. Zerkaliśmy na chaty i to, co byliśmy w stanie zauważyć, symptomy problemów, przede wszystkim niewykorzystany czas procesora i IO. I usługi wcale nie były uruchamiane równolegle. Narzędzia podstawowe zawiodły. Postanowiliśmy sprofilować cały system. Wykorzystaliśmy do tego podsystem audit, kojarzony z bezpieczeństwem, ale tak naprawdę bardzo wszechstronny, pozwalający na śledzenie zachowania całego systemu. I skupiliśmy się na funkcjonalności, która związana jest z komunikacją między procesami, a co wiąże się z tym synchronizacją między procesami.
W pierwszym przypadku dostęp do plików i konfiguracji. Mamy bazę Wikon, gdzie są klucze. Klucze są zapisywane przez jedną aplikację, a później odczytywane przez drugą. Wtedy, kiedy są zmieniane. To jest pierwszy punkt synchronizacji, kiedy jedna aplikacja czeka jawnie na drugą. A druga rzecz to przechwytywanie Connect Bind do wykrycia tych usług, które tak naprawdę można uruchomić na żądanie. Wydaje się, że jest to proste, bo w systemie, który uruchomimy, żeby zrobić netstat, żeby zobaczyć, jakie sokety są włączone, jakie sokety są nasłuchujące, ale nie jest to to samo, co jest prawdą w trakcie samego uruchamiania systemu. To się zmienia, gdy system już się uruchomi, wygląda to trochę inaczej. Audit to trochę za mało. Audit daje bardzo dokładne wyniki, daje bardzo dokładne logi, ale trudno je przetworzyć samemu. I tutaj za pomocą magii Perla generowaliśmy wykresy. Generowaliśmy grafy, grafizie, w zależności pomiędzy procesami. Grafy są bardzo duże, dlatego ich tutaj nie zamieszczę, nie zamieściłem. Są dostępne na stronie, na wiki.tizen.org, na końcu są linki, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, może zerknąć. To, co ja chciałbym pokazać, czyli w jaki sposób zobrazować, co audit może nam dać, to przykład problemu, który rozwiązaliśmy swojego czasu, a mianowicie dostaliśmy zgłoszenie problemu, a na nowym obrazie nie wyświetla się ekran startowy. I to jest koniec. Jedyny symptom, to co my wiedzieliśmy, uruchamialiśmy ten jeden proces za pomocą system D i to tyle. I przeanalizowaliśmy to za pomocą audita, próbowaliśmy za pomocą Trace'a, ale to nie dało nam żadnych informacji. Próbowaliśmy strejsować proces po procesie, ale szybko okazało się, że jest to też ślepa droga, która nie prowadzi do rezultatu. Zastosowaliśmy audita, przefiltrowaliśmy dane. Ja przefiltrowałem te dane trochę jeszcze bardziej i wynik wprost jest tutaj na ekranie. Starter to aplikacja, która działa w dwóch trybach. W pierwszym trybie, przy pierwszym uruchomieniu systemu, wyświetla standardowe okienko Wizard. Skonfiguruj mój telefon, podaj datę, załóż konta, dalej i uruchom ekran startowy. W przypadku drugiego uruchomienia po prostu uruchom ekran startowy. To, co widać z audita, za pomocą trasowania wywołań systemowych, widzimy, że tutaj czytamy plik sequence, w którym jest zapisane, czy jest to pierwsze, czy nie jest to pierwsze uruchomienie. Jeśli nie jest to pierwsze uruchomienie, prosty przypadek, uruchamiamy demona, koniec. W przypadku, gdy jest to uruchomienie pierwsze, uruchamiamy taki proces tabulok, który czyta z jakiegoś powodu big sequence i instaluje chęć otrzymania informacji o zmianie pliku tej API state związane z telefonem. Ten plik jest modyfikowany przez telefon Limona, odczytywany po przejściu eventu od kernela, zmieniony status i uruchamiany demon. W naszym przypadku telefon Limon sekwortował. Było to, znając zależności, byliśmy w stanie prześledzić wszystkie czynniki, które wpływają na zachowanie tego procesu, więc bardzo nam pomogło. Kończąc, rozwiązanie jest bardzo uniwersalne. Za pomocą niego byliśmy w stanie znaleźć programy, które przy uruchomieniu próbują namiętnie zrealizować bufory, cache na dysk, procesy, które bardzo dużo forkują, niszczą sobie przez to wydajność, więc jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne. Polecam, wiem, że dzisiaj będzie o tym wykład. Też chętnie posłucham.
Na dzień dzisiejszy mamy nowego lita, mamy wielu usługów, które są uruchomione na żądanie. Mamy też X-Orga eksperymentalnie uruchomionego na żądanie i tyle z tej kwestii. Czas mnie nagli, więc trochę przyspieszyłem. Niezawodność systemu. Mieliśmy wszystko działającego z prawami Ruta. W przypadku zatrzymania procesu restartowany był system. Tak jak to w systemach budowanych, śmierć middle managera oznaczała restart systemu. Security całkowicie niemożliwe do zrealizowania. No ale to nie jest problem, jak się pomyśli. 40 lat temu w Unixach ten problem rozwiązano. Użytkownicy grupy rozwiązuje część problemu, ale nie rozwiązuje problemu zarządzania cyklem życia aplikacji w sesji użytkownika, gdzie wymagania są bardzo podobne do zarządzania usługami systemowymi. Uruchamianie na żądanie tak samo możliwe i monitorowanie usług też bardzo pożądane, więc nie dziwi, że wykorzystaliśmy to samo rozwiązanie, które bardzo dobrze się sprawdziło. A w kwestii sprawiania, aby system był bardziej niezawodny, wprowadziliśmy smaka, rozwiązania, które powie Rafał Krypa na następnym wykładzie do drobnoziarnistej kontroli dostępu. Co dalej będziemy robić z Tizenem? To przede wszystkim chcemy, żeby te niestandardowe komponenty, których jeszcze mamy sporo, zastąpić tym, co jest w Linuxie znane nam wszystkim. Chociażby storage management, który u nas jest customowy. Zastąpimy dyskami i wiele podobnych rozwiązań, ale też takie szumne hasło nad wszystkimi rozwiązaniami, o których tutaj mówiłem. Pracujemy w open source. Nie mamy swojego forka z Crashboxa, nie mamy swojego forka systemd. Pracujemy na listach. Jeżeli robimy coś specyficznie dla Tizena, customizujemy paczki, więc nie jest to coś, co dla innych dystrybucji jest jakoś specjalnie interesujące, ale cała praca nasza to rozwój Linuxa, więc mam nadzieję, że jeśli są użytkownicy systemd, też z tego korzystają. I jeśli są jakieś pytania, to chętnie powiem, ale od razu mówię, że nie wiem, czy i kiedy będzie coś, jak i kiedy telefon związany z Tizenem. To chcę zadać pytanie na przykład do góry, żeby widział. Słyszałem, że wiele ciekawych i trudnych pytań tutaj odnośnie Tizena jest przygotowywanych. O, jest pierwszy odważny. System typów M2 FPS w jaki sposób, bo w tej chwili już jest zaimplementowany w kernelu, czy jest wykorzystywany również w Tizenie? M2 FPS jest systemem plików na pamięci flash. Nie wydaje mi się, żeby był wykorzystywany w Tizenie jako takim. Trudno mi powiedzieć, ponieważ my pracujemy raczej nad taką dystrybucją Linuxa, która jest nie do końca związana z produktem. Jest to taki system, który ma być generyczny, który jest pozbawiany tych wszystkich problemów, o których też powiedziałem na początku, a następnie ten, powiedzmy, półprodukt jest integrowany przez konkretny team związany już z produktem. Myślę, że wybór systemu plików na urządzenie wiąże się bezpośrednio z tym, jakie urządzenie ktoś chce zaprogramować. I jest to produkt. Niestety nie wiem, czy F2FS będzie wykorzystywany i jeśli tak, to w jakim produkcie. Następne odważne? Pytanie o Tizen. On powinno się pojawić tak chociażby. Jedno.
Ja chciałem zapytać o aplikację przygotowaną na Tizena, bo z tego co widzę na stronie, to tam już w tym momencie jest SDK 2.2. No i czy jak tam wygląda zainteresowanie deweloperów tym SDK, czy są jakieś aplikacje przygotowane? Czy są aplikacje przygotowane? Są. Czy chodzi ci z punktu widzenia... Znaczy interesuje mnie właśnie to właśnie zainteresowanie. Czy jest jakieś zainteresowanie większe deweloperów MSDK, czy są jakieś aplikacje właśnie na zewnątrz przygotowane, czy tylko sam są w tym momencie też przygotowane? Proszę. Tak, rok temu mniej więcej Samsung i ta duże... Nie włączyłeś mikrofon. Włączony jest, włączony. Okej. Mniej więcej, może ponad tam, ktoś mocno przysponsorował firmy, które portują aplikacje na tej zanadku, głównie Androidowe, no i iOS-owe. W tej chwili tych aplikacji portowanych już jest gro, jest jedno. Druga sprawa jest, rzeczywiście Tizen Up Challenge, tak, są jakieś podejmowane kroki, żeby deweloperzy nie wiem, w jakiś sposób dewelopowali te aplikacje. Tej nowe, tak, jakieś problemy z różnikiem Tizena. Jest Tizen Up Challenge, który jest strasznie dużo nagród, z tego co wiem, rozmawiałem z Pozyskajanem, też prowadzi. Mało jest, nie jest zdolny. Aczkolwiek aplikacje przeportowane z Androida i z iOS-a w większości są. Zainteresowania jeszcze jako takiego dużego nie ma, ale nie będzie produktów, nie, wydaje mi się, że będzie ciężko. Myślę, że trzeba poczekać na jeszcze tutaj z tego. Widzę, właśnie z Karolem tego Tizena w wersji 2.2 muszę pokazać. To jest taki prototyp, jak mniej więcej wygląda. Nie, w kuluarach, tak, później. Ja mam pytanie. Czy z przypadkiem nie jest tak, ponieważ ja kojarzę, jak pojawiła się pierwsza wersja SDK, kolejne, gdzieś tam powoli zapowiadano, że już w następnym roku to będzie już telefon z Tizenem, tak? I być może jest tak, że po prostu już coraz mniej osób w to wierzy. Stąd jest takie małe zainteresowanie tworzeniem aplikacji na Tizena. Pomimo tego nawet konkursu, także jest tam dużo nagród, 4 miliony dolarów do zgarnięcia. Kiedy będą urządzenia? To jest takie pytanie. Tak, ale rozumiem, że na to pytanie no nie da się odpowiedzieć, tak? Nie posiada informacji. Myślę, że tak jak w przypadku rozwoju Karola Szóstki, wtedy, kiedy będzie gotowy, czy tak jak Debiana, więc jak już będzie program Tizen na tyle dobry, że warto będzie go pokazać szerokiemu gronu odbiorców, będzie Tizen. A nie boicie się tego, że po prostu przez to właśnie, że kiedy będzie gotowy, to będzie powodowało, że tak naprawdę coraz mniej osób będzie poważnie traktowało ten system i kontrybuowało do niego, tak? Ile osób takich z zewnątrz, poza Samsungiem i Intelem, kontrybuuje do projektu? Kontrybuuje osób niewiele. Nie chcę tutaj się wypowiadać za bardzo o polityce. Jestem inżynierem. Staram się w pracy koncentrować na problemach technicznych. To jest coś, co daje frajdę. W Tizenie jest wiele problemów technicznych, więc mam wiele frajdy. Jeśli chodzi o jakieś plany, cele, tutaj dużo bardziej Sebastian może się wypowiedzieć, chociaż też nie wiem, czy będzie w stanie. Chyba jednak nie może. Problem jest widoczny dla nas. Jest prawdą to, że Tizen stracił swoje 5 minut, stracił już bardzo dawno. My w pracy, ja osobiście staram się to trochę naprawić. Inicjatywa u nas w firmie też jest zawsze od dołu. Nie jest to tak, że ktoś nam mówi, mamy wielki plan, robimy coś. My prosimy o to. Chcemy pracować na listach. Listy się pojawiły. Parę tygodni temu pojawiła się w końcu lista D, na której dyskutowane są konkretne problemy. Jest to duży postęp. Staramy się być widoczni, staramy się wychodzić z propozycjami rozwiązań pewnych. O tym, co będzie,
nie jestem w stanie powiedzieć. Nie miałem niestety przyjemności być na Twojej prelekcji odnośnie przyszłości systemów operacyjnych mobilnych, ale myślę, że tutaj nikt nie ma dobrej odpowiedzi na to, jak to ma być, jak to ma wyglądać. Dobrze, ze względu na to, że już powoli zaczyna nas gonić czas,